chcę dzisiaj mówić na temat pieniędzy. Ludzie mają do nas pretensje, że dużo mówimy na temat pieniędzy w Kościele. Nie sądzę, żebyśmy mówili dużo. Ale uważam, że to jest coś, co dotyczy bardzo mocno rozwoju Kościoła. Ja wierzę w to, że powiem jeszcze inaczej. Ja zanim się narodziłem z Bożego Ducha, miałem w swoim życiu bardzo dużo pieniędzy. Czasami się śmiałem, jak ludzie mi mówili o tym, że robimy coś dla pieniędzy teraz. To się często śmiałem, bo pieniądze, które dzisiaj przechodzą przez moje ręce, są niewspółmierne z tym pieniędzmi, które przechodziły przed moim nawróceniem, więc... No, ale ludzie nie wiedzą tego. Ludzie myślą, że jak się jest przestępcą, to się ma, wiecie, może kilka tysięcy więcej niż przeciętny człowiek. Natomiast jeśli jest się realnym przestępcą, to się ma mnóstwo razy więcej niż normalny człowiek. Mnóstwo. Przestępca, który jest przestępcą z krwi i kości, w naszym kraju, to nie trzeba daleko gdzie indziej szukać, w naszym kraju zarabia dziennie tyle, ile przeciętny człowiek w miesiąc. Takie są przełożenia, więc to są troszkę spore przełożenia. W piątej księdze Mojżeszowej, w księdze powtórzonego prawa, w 28 wersecie, w 28 rozdziale są błogosławieństwa za posłuszeństwo. Nie będę ich czytał, bo to jest 14 wersetów. A następnie od 15 są różnorakie przekleństwa. Jak będziecie chcieli sobie to zobaczyć, to sobie to obejrzyjcie w domu. Błogosławieństwa za posłuszeństwo i przekleństwa za nieposłuszeństwo. I ktoś mówi, no ale żyjemy w epoce, kiedy nowe przymierze jest przymierzem, które zawarł Bóg z człowiekiem. Jasne. Tylko nieposłuszeństwo czy posłuszeństwo jest takie samo, jak było zawsze. To jest bardzo prosta rzecz. Jeżeli dzisiaj nie będziemy posłuszni, na przykład w wierze, to niestety nie będzie nic działało w naszym życiu. A więc nie jest kwestia bycia posłusznym w jakichś uczynkach prawa, a na przykład jest kwestia bycia posłusznym w wierze. Chciałbym, żebyście to sobie postudiowali. Ale przede wszystkim w tym 28 rozdziale wersety od 1 do 14, żebyście sobie postudiowali, czyli błogosławieństwa za posłuszeństwo. A w zasadzie nawet sobie możemy przydać. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu, błogosławione będzie Twoje potomstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wymienione wszystko, co jest związane z życiem psychofizycznym człowieka. I w tej samej księdze, piątej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale tym razem, piąta księga Mojżeszowa, 15 rozdział, to tak gwoli wstępu wam pokazuję, żebyście mogli sobie te rzeczy jasno potem obejrzeć.
od 4 do 6 wersetu jest napisane tak. Bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie na ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana Boga twego i spełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nadają, gdyż Pan Bóg twój błogosławić ci będzie, jak ci obiecał, abyś wielu ludziom pożyczał zastaw, ale ty sam nie będziesz się zapożyczał i dawał zastawu. Będziesz panował nad wielu ludami, ale one nie będą nad tobą panować. Słowa, które mocno utkwiły we mnie kiedyś. Oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. Oczywiście! Oczywiste! Ale zobaczcie, to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. Chcę, żebyście zobaczyli, co religia zrobiła w ogóle z tematem ubóstwa. W niektórych religiach ubóstwo zostało podniesione do rangi cnoty. To dobrze jest być ubogim, mówią. Bo kiedy jesteś ubogi, to się uszlachetniasz. To jesteś człowiekiem, który się wiele może nauczyć. Rozumiecie? Inne religie już tak tego nie określają, ale mówią, wiesz, Pan tak wiele może cię nauczyć, kiedy jesteś w ubóstwie. Pan poprowadzi cię w tym i przeprowadzi cię przez to ubóstwo. Tylko, że Bóg nie ma nic wspólnego z ubóstwem. Bo Słowo Boże mówi tak. Oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. To jest oczywiste. W ogóle to, to tak Bóg na tą rzecz patrzy. Wczoraj umieściłem taką informację, króciutką taką biografię jednego z multimilionerów, który się nazywa Peter Daniels. W tej chwili to już dziadziunio jest. Osobiście bardzo bym chciał, żeby go tu ściągnąć do Polski. Był tutaj raz. Rozmawiałem dzisiaj tutaj z Bartkiem o tym. Chciałbym, żeby przyjechał. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale mam taką myśl. Gdyby się zgodził, to wzięlibyśmy na tym autorytet i zrobili ogólnopolskie spotkanie. Peter Daniels. Trzykrotnie bankrutował. Trzykrotnie. Jego żona, ona zachęcała go, żeby się wziął do pracy. I mówiła, Peter, ty idź na etat. Ty nie rób tych biznesów. Przecież można z Bogiem żyć i normalnie sobie pracować. I on miał takie słowo, które przez wiele, wiele lat. Dzisiaj się już to słowo, bo to jest taka maksyma jego służby, którą on, ponieważ to jest też mentor dla wielu ludzi związanych z finansami na świecie, bardzo poważny mentor. On zawsze odpowiadał, kochani, pamiętaj, jeśli chodzi o etat, to są tylko dwie pensje przed bankructwem. Mówił Peter Daniels i tak twierdzi dalej. Trzy razy był na zupełnym dnie finansowym i trzy razy z tego dna finansowego się podniósł, wierząc w ten werset, że oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. No więc skoro ja jestem w takiej sytuacji, w której jestem, to nie ma to nic wspólnego z moim Bogiem. I chcę, żebyś tą rzecz zrozumiał. Oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego. Takie jest Boże podejście do tematu finansów, jeżeli chodzi o Królestwo Boże. A w Kaznodziei Salomona 10.19 czytamy taki tekst. Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko. Jezus mówi o pieniądzach więcej niż o sprawiedliwości.
Dlaczego zatem mieć pretensje, że się mówi o pieniądzach? Prawdą jest to, że finanse, jeżeli chodzi o rozwój Kościoła, są jedną z kluczowych rzeczy. Jedną z kluczowych rzeczy. Bożym pragnieniem jest to, aby każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek nawet palcem swoim nie dotknął ubóstwa. Po pierwsze, a to jest za mało. Bożym założeniem dla ludzi narodzonych z Bożego Ducha jest to, aby oni posiadali w swoich rękach takie finanse, które im umożliwią co? Wszystko! 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 Bóg tego chce. Bóg chce, żebyś obracał takimi finansami, aby ci umożliwiło to wszystko, abyś mógł wszystko zdziałać przez to. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Wszystko zdziałać. Wszystko. O Peterze Danielsie można by dużo mówić. Dzisiaj za 15 minut jego konsultacji potrafi przyjąć zapłatę w wysokości $1 000 000. 15 minut konsultacji i na jego konto wpływa bania papieru. Dlaczego tak jest? Ponieważ ów człowiek przyjął słowo od Boga i zrealizował je w swoim życiu. On to zrobił. Rozumiecie? Jest bezwzględny, jeżeli chodzi o prawdę. Bezwzględny, jeśli chodzi o prawdę. Rozumiecie? Bezwzględny. Pamiętam, jak zaczął konferencję, na której byłem, wtedy zaczął ją, była nas cała sala, setki ludzi, chcieliśmy wszyscy usłyszeć, to było lata temu, chcieliśmy wszyscy usłyszeć, jakież są metody Boże, aby zdobywać pieniądze. I pamiętam, jak przyleciał i powiedział do nas tak, przyleciałem swoim prywatnym samolotem z Australii. Wynająłem sobie sam hotel. Nic od was nie biorę, więc będę mówił, co będę chciał. Rozumiecie? Biznesmen przyjechał. Tak? I wiecie, jak zaczął swój wykład na temat finansów, zadał nam wszystkim pytanie. Mówi, ile pieniędzy przynosicie do swoich kościołów? Mówi, zanim odpowiecie, to powiem ja. Ja mojemu pastorowi przynoszę 40% moich dochodów. A ile wy? Wszyscy łącznie ze mną siedzieliśmy z nosem w kolanach. A on stał, dziedziulio, i się patrzył. Rozumiecie? Potem podał nam kilka następnych wytycznych, jak zostać milionerem w królestwie. Siedziała tam jego żona, taka babunia, i on mówi, jestem z nią 50 lat po ślubie. I jak dzisiaj mnie całuje, jest tak samo jak 50 lat temu. Podwyższył nam poprzeczkę do takiego stanu. Słuchajcie, ja w różnych stanach byłem wypionowania Bożego w życiu, ale Peter Daniels wypionował mnie na maksa. On mnie wypionował, ten facet. Pastor, który zorganizował to spotkanie, siedział z otworzoną buzią tak. I na koniec konferencji Peter Daniels wyjął kawał złota. Mniej więcej taką bryłę, tak pół pięści. Tak? Podszedł do tego pastora, dał mu tą bryłę złota i mówi, to jest mój zasiew w twoją służbę. I wyszedł stamtąd. Rozumiecie? Ja nie widziałem takich rzeczy jeszcze. O różne rzeczy widziałem, ale nie widziałem takich. Facet dopracował temat finansów do stanu maksimum. Narodził się z Bożego Ducha, kiedy był lata temu na konferencji ewangelizacyjnej z Billy Grahamem. Przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I zrozumiał jedną rzecz, że pieniądz umożliwia wszystko, więc zaczął robić pieniądze. Posłuchajcie, od tamtej pory, o tym mało kto wie, większość kampanii Billy Grahama była sponsorowana przez niego. Po prostu. Powołał specjalną ekipę ludzi, która działa do dzisiaj. Jego biuro jest w Jerozolimie, tej ekipy.
padają wszystkie sprawy związane z Jezusem Chrystusem. Mają sterty dokumentów na ten temat. On udowodnił na podstawie badań naukowych, że złoto, które przywieźli Jezusowi mędrcy, to nie było troszeczkę złota, tak? Tylko to były juki złota na wielbłądach. Kiedy Jezus się narodził z Bożego Ducha, kiedy Jezus się narodził tutaj na ziemi, to Ojciec wyposażył Go do końca życia. Ja nieraz powtarzam. Rodzina Jezusa pracowała tylko dlatego, że praca uszlachetnia. Ale chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Pieniądz umożliwia wszystko, więc jak ci przyjdzie do głowy, że to jest nieduchowy temat, rozumiesz, to spokutuj. Spokutuj. Psalm 24, werset pierwszy. Mówi tak, pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, i świat i ci, którzy na nim mieszkają. Do Boga należy wszystko. I pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć na temat finansów, to jest to, że finanse należą do Boga i są nam dane. Finanse to nie jest coś, co my sobie wypracowujemy w życiu, i jest to coś, tak, co należy do nas. To jest bardzo ważna informacja. Ludziom się mieszają, tak ludzie mówią, ja pracuję, pieniądze są moje. Psalm 24:1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Ja zrozumiałem to słowo. Ja zrozumiałem, że pieniądze należą do Boga. Rozumiecie? Moim celem jest to, żeby jak najwięcej mieć tych pieniędzy i twoim celem powinno być to, żeby jak najwięcej mieć tych pieniędzy. Po prostu. Ale musisz mieć świadomość, że to są pieniądze, które należą do Boga. I to, że one należą do Boga, że one pochodzą od Boga, tak? To jest związane z tym, że odpowiesz za to, jak tymi pieniędzmi obracasz w życiu. Zarówno odpowiesz za swoje podejście do całości pieniędzy, jak i do tego, jak obracałeś tymi pieniędzmi. Jeżeli ty kiedyś staniesz przed Ojcem i powiesz, Ojcze, ja miałem taką filozofię, że ja nie potrzebuję za dużo w życiu, to cię weźmie na kolano i powie, synku, córeczko, porozmawiajmy o pieniądzach. On ci wtedy opowie swoją filozofię, jeżeli chodzi o pieniądze. Bóg ci powie prosto w oczy, w niebie, chciałem, żebyś był milionerem. Chciałem, żebyś obracał pieniędzmi. Rozumiesz? Chciałem, żebyś korzystał z pieniędzy. Chciałem, żebyś się zaprzyjaźniał z milionerami, tak? I żebyś realizował swoją służbę w oparciu o pieniądze tych milionerów. Rozumiesz? Po prostu. Chciałem tych rzeczy. Boże, ale ja myślałem, że mi tylko trochę wystarczy. To tak jak ewangeliści by myśleli, że tylko trochę im wystarczy głosić. Po co oni mają wychodzić co tydzień na tą ulicę? Niech oni sobie wyjdą raz na pół roku. Zróbmy fajną rzecz raz na pół roku, tak jak robią różne kościoły. Ale imprezę mamy, idziemy głosić. Tak? To nie ma imprezy. Tu ludzie orają. Po co chodzić do szpitali? Można iść raz na pół roku, zrobić akcję na całą Warszawę. To nie. Trzeba iść do szpitali cały czas. Trzeba iść na ulicę cały czas. Trzeba iść do ludzi cały czas. Dlaczego? Bo nie wiadomo, tak? Gdzie się trafi na człowieka, tak? Który właśnie ma usłyszeć Chrystusa. Nie ma mało. Nie możesz powiedzieć, mało głosiłem, bo miałem taką koncepcję, mało głosiłem. Tak samo jak nie możesz powiedzieć, Boże, ja myślałem, że mi mało jest potrzebne. Ludzie, jak poznaliśmy Jezusa, to naprawdę nam jest niewiele potrzebne do życia. Rozumiesz? Niewiele. Ale to nie chodzi o to, żebyś miał za co przeżyć. Tu chodzi o to, żebyś obracał dobrem Bożym w celu produkowania dalszych dóbr Bożych. O to tu chodzi. Kiedy ty się uświęcasz, to poziom konsumpcji spada. Uświęcenie powoduje, że poziom konsumpcji spada. Rozumiesz, co tutaj chodzi? Do tego doprowadza uświęcenie. Uświęcenie doprowadza, że już nie karmisz swojego egocentryzmu, że już nie potrzebujesz mieć mnóstwa rzeczy dla siebie.
Ale to nie oznacza, że masz nie posiadać pieniędzy. Po prostu masz te pieniądze posiadać i masz te pieniądze ładować w królestwo. To jest mentalność nowego stworzenia. Taka musi być mentalność nowego stworzenia. Moja konsumpcja spadła. Wiesz, o co chodzi? Spadła. Ale to nie oznacza, że moja dbałość o królestwo spadła. Ja chcę coraz więcej pieniędzy w swoim życiu, aby te pieniądze ładować w Królestwo Boże. Pięknie to właśnie Peter Daniels zrobił. Kiedy rozmawiano z nim w telewizji, tam w australijskiej telewizji, i zapytano go tak: Panie Daniels, czy to jest prawda, że Pan ma jedną parę butów? Przecież Pan jest milionerem. A on mówi tak. A dlaczego Pan ma jedną parę butów? On mówi, bo ja mam jedną parę nóg. On tak odpowiedział żywo dziennikarzowi. A dziennikarz mówi, ale ma Pan też Rolls Royce'a. A on mówi, oczywiście, że mam Rolls Royce'a. Jestem milionerem. Jestem dzieckiem Bożym. Prezentuję królestwo. Jeżdżę Rolls Royce'a. Rozumiesz, że tutaj chodzi? Szok! Jego konsumpcyjność była niska, mała. On mała sprawa. On jak nam opowiada, on w ogóle... Rozumiesz? Mała konsumpcja, mała rzecz. Ale jak żona miała urodziny, rozumiecie? A lubiła muzykę poważną, tak? To zaprosił orkiestrę symfoniczną, żeby jej zagrała. Bo tak on produkuje miłość. Rozumiesz, o co chodzi? Stać go było, żeby przyjechała cała orkiestra symfoniczna i zagrała dla żony. On tak kocha. Samemu? Nieważne. Moja konsumpcyjność spada. Ale jeżeli ja posiadam pieniądze, to ja mogę tymi pieniędzmi kochać. Pieniędzmi się kocha. Rozumiecie w ogóle, o co kama? Po to mamy mieć pieniądze. Nie wiem, ilu z was, niektórzy z was może byli w domu dziecka. Nie wiem, ilu z was usługiwało w domach dziecka. Ja byłem w różnych miejscach na usługach w życiu, ale domy dziecka mnie przyprawiają po prostu o łzy. Ja się rozwalam, no. Rozumiecie? Mnie rozwalają domy dziecka, po prostu. Kiedyś byliśmy w jednym zakładzie poprawczym dla bardzo młodych dzieciaczków, nie? Było ich tam z 70 tych chłopaczków takich. I oni tam mieli nakazane, aby przyjść na naszą prelekcję. Ale po naszej prelekcji wychowawca powiedział, no to teraz może zostać ten, kto chce. Już jest czas nieobowiązkowy. Wszyscy zostali. Rozumiecie? Obsiedli Agatę, jak w ogóle, rozumiesz, jak matkę. Wiesz, jak patrzysz na to, tak? To chciałbyś na przykład zbudować dom dziecka. Ale wiesz, co to znaczy zbudować dom dziecka? Domu dziecka nie zbudujesz za 1800 brutto miesięcznie. Przepraszam cię. Się nie zbuduje domu dziecka. Musimy spojrzeć prawdzie w oczy, jak to w ogóle wygląda wszystko. My musimy zobaczyć, w jakim miejscu są nasza mentalność, w jakim miejscu jest. Ja dzisiaj wiem, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Wiem też drugą rzecz. 2 Koryntian 8:9. Chrystus stał się ubogim, aby bogactwem był Jego ubogacony. Ja wiem, że ja mam prawo do Bożych finansów z krzyża Golgoty. Pieniądze masz prawo posiadać. Majątności masz prawo posiadać. Dlatego, że narodziłeś się z Bożego Ducha i to jest wystarczające. Nie dlatego, że ty musisz na to zapracować, dlatego, że masz być lepszym człowiekiem, albo dlatego, że masz cudowne, wspaniałe koncepcje. Nie! Masz prawo być majętnym, bo Chrystus stał się ubogi, abyś bogactwem Jego był ubogacony. To jest wymiana krzyżowa. Ta sama wymiana, co dotyczy chorób, odrzucenia, usprawiedliwienia i innych rzeczy. Rozumiecie, o co tu chodzi? Jedna wymiana krzyżowa jest. Jeden krzyż, jedna ofiara. Rozumiesz?
Dlatego masz prawo być bogatym. Jeszcze raz podkreślam słowo prawo, ponieważ łaska jest dzisiaj dla nas prawem. Dzisiaj jest czas prawa łaski. Dzisiaj nie jest czas prawa z Synaju, 10 przykazań, przestrzegania przepisów i w ten sposób brnięcia do Bożego serca. Dzisiaj jest łaska, tylko ta łaska jest usankcjonowana prawnie. Bóg się nigdy nie wycofa z tej łaski. Bóg dał ci niebo, Bóg dał ci zdrowie, Bóg dał ci siłę, Bóg dał ci sukces, Bóg dał ci pieniądze. Dał ci dostęp do finansów. Masz dostęp do finansów, tak jak masz dostęp do uzdrowienia, masz dostęp do uwolnienia, masz dostęp do tego, aby być zaakceptowany. Masz też dostęp do finansów. Krótko powiedziawszy, nie ma czegoś takiego, że jednemu Bóg daje pieniądze, a drugiemu nie daje pieniędzy. Tak samo jak nie ma czegoś takiego, że Bóg jednemu daje uzdrowienia, a drugiemu nie daje uzdrowienia. To bzdury. Bóg nie ma faworytów. Rozumiecie? Ludzie przychodzą, mówią, a bo tobie Bóg dał taką służbę. Ja mówię, nie dał mi Bóg służby, ja ją rozkręciłem. Wyczaisz? Też chcę rozkręcić, będziesz miał. Kurczę, rozkręcę służbę. Powiem ci jak, pomogę ci w tym. Rozumiesz? Jestem mistrzem świata w pomocy w rozkręcaniu służb. Pomogę ci teraz. Ale nie mów mi, że On mi dał. Dał tak samo mi, jak tobie. Tak samo jak nie można powiedzieć, Bóg dał mu pieniądze. Bo Bóg go tak kocha, a kocham cię, to dam ci pieniądze. To bzdura. Rozumiesz? Bóg dał krzyż Golgoty. Czyli co? Dostęp do pieniędzy. Bóg rozdał wędki i powiedział, dzieciaki, idziecie łowić, czy nie idziecie? Tylko wiecie, jaka jest większość dzieciaków w kościele? Oni nie idą łowić. Oni mówią, złów coś dla mnie. Albo idą na łowisko i patrzą, co zostało. Tak działa większość kościoła. Większość kościoła funkcjonuje jak menele. Chodzą i zbierają, co zostanie. I mówią, to dla nas wystarczy. Tu jest możliwość łowienia, a on szre człowieku starą głowę ryby, którą znalazł na łowisku. Dla nas wystarczy. Jeszcze cytuję do tego kretyn Pismo Święte. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Rozumiesz? Innych fragmentów nie cytuje. On nie cytuje innych fragmentów. On cytuje ten fragment. Czemu ten fragment cytuje? Bo to jest mistrz w tym, aby przykryć teologią, tak? Swoje lęki. Ludzie są mistrzami, aby teologią przykryć swoje deficyty. Mi nie potrzeba, mi potrzeba. Bo jak tobie nie potrzeba, to mnie przynieś. Bardzo cię proszę. Rozumiesz? Ja bardzo chętnie. Zobacz, list do Galacjan 3:13. List do Galacjan 3:13. Mówi tak. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się teraz przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I teraz w 5 Mojżeszowej, 28 rozdziale od 15 do 20 wersetu są wymienione przekleństwa. I tam jest wymienione przekleństwo na pułapie finansów. I zostałeś od tego wykupiony. Zostałeś z tego wyrwany. Tam jest przekleństwo na pułapie finansów. Tam jest napisane, że jeżeli ty jesteś pod tym przekleństwem, to ty nie będziesz miał pieniędzy. Poczytaj to sobie. Ale w liście do Galacjan jest napisane, że jesteś od tego wyzwolony. Spójrz na 5 Mojżeszową 28 rozdział. Od 15. Lecz jeśli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw, które ja ci dziś nadaję, to przyjdę na ciebie wszystkie te przekleństwa. Przeklęty będziesz w mieście i w polu. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęty będzie twoje potomstwo i tak dalej, i tak dalej. Ale w liście do Galacjan jest napisane, że zostałeś wykupiony z tego przekleństwa. Czyli w twoim życiu
Nic nie musi być przeklęte. W Twoim życiu finanse nie muszą być przeklęte. W Twoim życiu finanse nie muszą być przeklęte. Nie ma czegoś takiego, że jesteś człowiekiem, który ma mieć przeklęte finanse. Ludzie przychodzą i myślą w ten sposób: ja mam przeklęte finanse. Mówię, jak masz przeklęte finanse? Jak Chrystus stał się przekleństwem, aby twoje finanse były błogosławione. Chrystusa ma. Rozumiecie, o co chodzi z Chrystusem? Chrystus to jest najmniej doceniana postać w chrześcijaństwie. Wszystko jest bardzo doceniane, Chrystus jest najmniej doceniany. Chrystus jest zepchnięty na margines. A tu w ogóle o Chrystusa chodzi. O Chrystusa. O Chrystus stał się przekleństwem finansowym. Na nago powieszony na krzyżu, zabrane wszystkie ubrania. Nic nie ma po to, abyś ty mógł mieć wszystko. Jest otwarta droga dla człowieka. Otwarta droga. Nie ma czegoś takiego, że jesteś skazany na porażkę finansową. W Kaznodziei Salomona 5,18 Słowo Boże pokazuje nam, że posiadanie finansów ma cię uszczęśliwiać. Kaznodziei Salomona 5,18 Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby, pozwala mu z nich korzystać z tego, mieć w tym swój udział i radować się tym w swoim trudzie, to jest dar Boży. Chodzi o to, że Bóg chce, abyś cieszył się, będąc bogatym człowiekiem. Ktoś powie, ja się nie muszę mieć pieniędzy, żeby się cieszyć. Człowieku, ja też nie muszę. Zrozum, nie mówimy o tych rzeczach. Jak ojciec coś komuś daje, tak, to się nie mówi, że ja nie potrzebuję. Boże, ja nie potrzebuję do szczęścia pieniędzy. Jak ty się w ogóle kiedyś tak modliłeś, to spokutuj z tego. Jak to żeś, jak chociaż raz żeś to napomniał, przyjdź teraz do Boga i powiedz: Boże, ja potrzebuję pieniędzy, aby być jeszcze szczęśliwszym. O tym mówi to słowo. Powiedz to do Boga. Powiedz: Ojcze, ja wiem, że Ty masz wielką radość, kiedy ja mam pieniądze. I kiedy ja tymi pieniędzmi się cieszę. Rozumiesz? On tego chce do Twojego życia. To Jego pragnienie do Twojego życia. Nie stawaj w miejscu, że ja nie potrzebuję. Bo to jest pycha. To pycha jest. A właśnie miej nawalone pół chlewka tych pieniędzy. Przecież nie jesteś egocentrykiem. Przecież nie żyjesz już Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. Przecież nie będziesz tych pieniędzy pożytkował na to, aby realizować swoją cielesność czy budować świat, prawda? Proste jak konstrukcja cepa. Ale kiedy masz pół chlewka pieniędzy, to ty jesteś w stanie, tak? Być tak szczęśliwym człowiekiem, że inni patrząc na ciebie, tak? Będą widzieli Boga. Tak to wygląda. A dalej, w 2 Koryntian 9,8 jest napisane, aby te pieniądze nie pożytkować jedynie dla siebie. 2 Koryntian 9,8 A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. A więc widzisz, Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, tak, mając pieniądze, i Bóg chce, żebyś tymi pieniędzmi uszczęśliwiał innych. Jakże cudownie jest móc uszczęśliwiać pieniędzmi innych ludzi. Zamiast mówić do kogo, niech ci Bóg błogosławi, to dać mu 100 złotych. Lepiej jest, niż poklepać tam kogoś po pleckach, niech ci Pan błogosławi. Niech ci Pan błogosławi. Aha! Rozumiesz, że chcę, żebyś to zrozumiał. Jakiś czas temu oglądałem sobie izraelski film. Izraelskie kino jest bardzo ciekawe. W ogóle niezrozumiane dla Europejczyków, to jest w ogóle... Ale oglądałem sobie ten film i tam był
było spotkanie szabatowe i był rabin. Ja w ogóle, co ten rabin robi w ogóle, nie? Ten rabin im dawał pieniądze. Ty. Miał taki plik po dolarze. Rozumiecie? Sobie, i on w ogóle przychodził, dawał im pieniądze. Ja w ogóle popatrzyłem na to, to było niby jest na dolara ktoś dostał, nie? Ale on ich tak błogosławił. Ja mówię, jak ten rabin ich błogosławił? On po dolarze tym dawał. Tam przyszło tam z 10 czy tam z 1 już na dane spotkanie. I on w ogóle wie. Ja mówię, ty, no szmalec im daje, no. Jakie to prymitywne, jakie to w ogóle rozumiesz, jakie to nieduchowe, jakie to w ogóle takie światowe jest. Od razu mi się skojarzyło z Cosa Nostrą. Jak Capote Tutti Capi rozdaje kasę. Ojciec chrzestny. Człowiek mówi, w ogóle, jakie to... Ale ja zobaczyłem, że to w ogóle to jest. To tak działa. Nie niech ci Bóg błogosławi i dalej zdychaj z głowy. Niech ci Bóg błogosławi. Niech ci Bóg błogosławi. To musi być w naszych sercach. To nie chodzi o to, żebyśmy jak kretyni rozdawali pieniądze, bo ja zaraz będę o tym mówił, bo to się... Jak, ja coś wam powiem, jak zaskoczy was ta mentalność, o której teraz mówię, tak? To wokół wielu z was zaczną się zbierać tak zwane mchy i porosty. Rozumiecie? Mchy i porosty będą. Zresztą bracia i siostry w Chrystusie, to ci, co żrą głowy ryb na tych. I oni się nigdy nie chcą wziąć za wędkę, tylko chcą być mchem. Rozumiesz? Namaszczenie mcha, mchu. Przylepię się do niego, proszę ciebie, on będzie mnie błogosławił. On nie rozumie, proszę ciebie, że to nie tak działa w ogóle, nie? Ale ta mentalność musi w tobie istnieć, że ty masz być człowiekiem zasobnym, aby hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. I jak ty zaczynasz hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, rozumiesz, o co chodzi? To wiele rzeczy z twojej duszy, które są egocentryczne, będzie umierało. Wiecie, jest niesamowitą rzeczą, kiedy się daje ludziom. Rozumiecie? Jak się człowiek uwalnia. Terapia przez dawanie. Aby móc przyjmować błogosławieństwo finansowe, musisz pozwolić, aby rozpoczęła się wojna przeciwko przeciwnościom blokującym się przed zasobnością. W życiu człowieka jest tak wiele przeciwności, które blokują przed zasobnością finansową. Jakie są główne przeciwności? Pierwszą to jest brak poznania na temat obfitości. Ludzie nie wiedzą, że mogą mieć pieniądze. Nikt im tego nie powiedział, oni się nie dowiedzieli od tego, od nikogo. Chrześcijaństwo podało nam fałszywą formułę. Drugą rzeczą to jest niedowiarstwo. Ludzie już wiedzą, że mogą mieć, ale nie wierzą, że mogą mieć. A jak wiecie, w Królestwie Bożym wszystko się bierze przez wiarę. Poznanie jest jakby fundamentem do tego, aby wiara była uwolniona. Jeżeli ja wiem, że mogę coś posiadać, to teraz ja muszę uwierzyć w to, rozumiecie, że ja ową rzecz posiadam. Czyli trzeba uwierzyć, że krzyż Golgoty jest jednym wielkim kranem finansowym. Po prostu. Trzecia taka przeszkoda to niechęć bycia bogatym. Zaburzenia u ludzi są tak silne, że ludzie nie chcą być majętnymi. Jeszcze raz mówię, istnieje taka choroba w Kościele bycia w środku. W środku. Ja kiedyś pamiętam, jak jeden pastor lata temu, jeszcze nie prowadziłem Kościoła, przekonywał mnie zawsze, pamiętaj, idź środkiem. Żebyś nie wpadł w żaden ruch. On mnie tak zachęcał, żebym szedł środkiem. Rozumiecie? Kiedyś ja dostałem słowo od Boga i poszedłem do Niego i mówię, Pan mi powiedział, żebyś środkiem nie szedł. Ale on nie chciał już mnie słuchać, bo ja byłem niegodny. Taki byłem, młody byłem. Niechęć bycia bogatym to jest zaburzenie. Niechęć bycia majętnym, dorobienie sobie do tego doktrynek różnego rodzaju. Świętobliwych jeszcze. Rozumiecie? Świętobliwe doktryny. Czwarty problem
To są kompleksy. Ludziom się wydaje, że nie są w stanie sięgnąć po określony pułap finansowy. Mówią, ja? Nie. Ktoś tak, ale nie ja. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Ja się nadaję tylko do tego, żeby lecieć w systemie minimum. Jestem człowiek o namaszczeniu minimum. Rozumiecie? Ja się do tego leczę. Są kompleksy. Rozumiecie mnie? Kompleksy. Kompleks ci mówi, kim nie jesteś, tak? I tak ci to wyrysuje, że to kim nie jesteś, przyjdź mi to, kim jesteś. Będziesz tak bardzo wiedział, kim nie jesteś. Piąta rzecz to lęk przed zmianami. Jeżeli chcemy być majątnymi ludźmi, to musimy zrozumieć, że będą zmiany następowały. Zmiany. Jeśli zarabiasz jakieś pieniądze dzisiaj, to zarabianie większych pieniędzy pociągnie za sobą zmiany, różne zmiany. Zmianę miejsca, gdzie się pracuje. Zmianę miejsca zamieszkania. Zmianę relacji na pułapie finansowym z różnymi ludźmi. Rozumiecie? Zmiany pociąga. Ludzie się boją zmian. Wiecie, że największym lękiem, jaki jest, mam taki artykuł napisania, zaraz go napiszę, jakieś jest, zatytułowałem go sobie w głowie na razie 7 lęków głównych. I największy lęk ze wszystkich, z tych 7 lęków głównych, to jest lęk przed zmianami. Rozumiecie? Ludzie się boją zmian. Ludzie się boją tego, czego nie widzą. Jak już coś mam, to mam. Wiesz, o co chodzi? I przez wiele lat tkwią w jakimś systemie i mówią, no to jest takie, to dobrze, to jeszcze, to... Godzą się na jakąś patologię, dlatego, że się boją zmiany. Szósta rzecz to jest lęk przed ryzykiem. Jeżeli ty chcesz mieć pieniądze coraz większe, to musisz rozumieć, że będzie temu towarzyszyło ryzyko. Odczucie ryzyka, że może coś się nie udać. Że jeśli zrezygnujesz z tego, co jest dzisiaj, tak, co masz już dzisiaj, to nie osiągniesz niczego więcej, a tylko stracisz. Rozumiesz? Ale odczucie ryzyka zawsze towarzyszy progresowi, rozumiecie? Zawsze. Kiedy nakładam na sztangę ciężar, który jest większy niż ten, który podnosiłem ostatnio, to jest ryzyko, że on mnie przygniecie. On ryzykuje. Co ja teraz robię? Ja podchodzę do tego z odczuciem ryzyka. Rozumiecie? Kiedyś to ja myślałem, że to jest szatan w ogóle. Gromiłem diabła, precz szatanie. A potem Bóg do mnie powiedział, Artur, to nie jest szatan, to jest odczucie ryzyka. Ty po prostu robisz krok w nieznane i odczuwasz, tak, dyskomfort. Ja mówię, to co z tym zrobić? Olej. Yes, sir. Proste. Ryzyka się nie rozważa, bo ryzyko nie jest do rozważania. Rozumiecie, o co chodzi? Ryzyko to jest odczucie, które towarzyszy jakiejś zmianie ku progresowi. To jest bardzo proste. Siódma rzecz to jest niechęć rozwijania się. Chrześcijanie nie chcą się rozwijać. Chrześcijanie nie chcą kończyć szkół. Chrześcijanie nie chcą iść na kursy. Chrześcijanie nie chcą czytać książek na temat rozwoju finansowego. A po co ja będę czytał takie książki? Ja będę czytał tylko książki takie, które mnie budują duchowo. Będę rozbudowany duchowo. Ja mówię, się boisz tych książek o finansach czytać? Mówię, przyznaj się. Po prostu się boisz. Ty mówisz, że tam ci to niepotrzebne, a ty po prostu się boisz, bo z tych książek dowiesz się rzeczy, których nie chcesz wiedzieć. No. Nie chcesz słuchać pewnych rzeczy. Uznaj tą rzecz, że ty się boisz. Ósma rzecz to jest niewiedza gospodarcza. Ludzie nie rozumieją, że muszą zgłębiać wiedzę gospodarczą, dowiadywać się, jak wygląda rynek. Że to nie jest coś takiego, że jestem narodzony z Bożego Ducha i nie obowiązują mnie prawa rynku. Obowiązują cię prawa rynku. Bóg nigdy nie powiedział, że nagnie dla ciebie prawa rynku. Bóg nigdy nie powiedział, że nagnie dla ciebie urząd skarbowy. Bóg nigdy nie powiedział, że ZUS dla ciebie nagnie. Rozumiecie, o co chodzi? To nie działa. Tak. Żyjemy w bezbożnym kraju. Ja też o tym będę nauczał. Żyjemy w bezbożnym... Są bezbożne przepisy. Ja to w ogóle rozumiem. VAT jest bezbożny. ZUS jest z piekła rodem. Taka jest prawda. To są w ogóle bezbożne rzeczy. No człowieku, jaki ZUS? No co to jest ZUS?
To, rozumiecie, to jest coś, co nie powinno istnieć. Biblia jasno mówi na temat podatków. 10% dla króla. Te państwo powinno dostawać według Bożego standardu 10% naszych dochodów, finito, kropka, dziękuję. 90% jest w twojej kieszeni. Rozumiesz? I to są prawa Boże. Czyli rozumiemy, że żyjemy w prawach niebożych w tym kraju. Tak? Ale jeżeli ty nie będziesz płacił, tak, tego piekielnego VAT-u, tak, to będziesz miał bardzo poważne problemy. Więc teraz ty w ogóle potrzebujesz znać metody gospodarcze. Ty musisz wiedzieć, jak się w ogóle w tym poruszyć. Ty musisz wiedzieć, jak to robić, jak z tego w ogóle wyjść. Ale jak? Legalnie. Kiedyś Michał tutaj powiedział takie poselstwo, tak? Żeby być niewinnym jak goł i przebiegłym jak wąż. Rozumiesz, to w ogóle? Tu nikt tobie nie mówi, żebyś ty był, proszę ciebie, prawym obywatelem Polski. W ogóle nie usłyszysz tego ode mnie nigdy. Ja cię nigdy nie będę zachęcał do tego, żebyś był prawym obywatelem Polski. Wiesz, do czego cię będę zachęcał? Żebyś był prawym obywatelem nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Bo Polakiem to ty jesteś jakby na pułapie B. Na razie jesteś Polakiem. Taki myk masz po prostu, wiesz, o co chodzi? Na razie jesteś Polak, bo normalnie ty jesteś kosmita. Pochodzisz z nieba w ogóle, a nie stąd. Tam teraz tu to jesteś. No ale skoro tu jesteś, to ty musisz znać system gospodarczy. I żeby być mądrym człowiekiem, żeby diabeł cię nie dojeżdżał jak bólą sukę, to ty musisz znać system gospodarczy, bo inaczej te bezbożne systemy po prostu cię połkną. Połknie cię ZUS, połknie cię Urząd Skarbowy, połknie cię to wszystko, połknie cię system kredytowy. Nie będziesz wiedział, o co kaman w ogóle w tym wszystkim. Musisz się w tym poszerzać, korzystać. Ja zawsze zachęcam, mówię w kościele, w ogóle cały czas o tym mówię. Korzystajmy z własnych uwarunkowań, jakie są w kościele. Rozumiecie, o co chodzi? Uruchamiamy na dzisiaj dwa biegi. Jeden związany z podwyższeniem standardu psychofizycznego, który poprowadzi Justynka. I drugie warsztaty będą związane z przedsiębiorczością. I ja was o coś bardzo proszę. W ogóle bądźcie na takiego rodzaju spotkania. One nie są mniej duchowe. Więcej ludzi wykończyła zła dieta niż diabelskie ataki. Więcej ludzi bożych. Więcej ludzi bożych zostało wykolejonych przez brak świadomości przedsiębiorczości, niż przez to, że w jakiś niesamowity sposób diabeł ich rozwalił. Diabeł rozwala przez małe, drobne rzeczy. Rozumiesz, o co tu chodzi? Malutkie, drobne rzeczy. Malutkie, drobne rzeczy. Wiecie, kiedyś czytałem takie sobie książki, jedną z nich to było Bractwo Róży. Czytałem sobie Bractwo Róży o agentach. I tam byli agenci szkoleni od dziecka, żeby na przykład mordować. Wiecie, oni nie byli szkoleni, żeby zamordować kogoś tak, żeby zastrzelić kogoś. Nie. Oni mieli na przykład takie metody, że nosili ze sobą takie długie igły. Tak? Takie długie igły. Buteleczkę ze spirytusem. I oni sobie podchodzili do gościa, siadali przy nim i oni się trenowali lata w tym, żeby jednym uderzeniem dokładnie trafić tu, za ucho, tą długą igłą, przebijając tętnicę. Wkładał, wyjmował i gość już nie żył, ten podezynfekował i odchodził. Czujesz klimat? Szok. Przez lata nie było wiadomo, co się stało. Myśleli, że ludzie wylewy mieli. Tak diabeł niszczy Kościół. Takimi rzeczami. Nie wali do ciebie z chałbicy. Rozumiesz? On podchodzi, proszę ciebie, z długą igłą, żeby ci wbić w jakieś miejsce, żeby ci przebić duchową tętnicę. Dziewiąta rzecz to jest lenistwo. Niechęć rozwijania. Aha, dobrze. Nie, ja mówię o niechęci rozwijania się. Lenistwo. Lenistwo, które jest zmorą w chrześcijaństwie. Brak dyscypliny. Jeżeli chcemy zarabiać pieniądze, musimy być ludźmi zdyscyplinowanymi. Ludźmi, którzy rozumieją, że lenistwo jest grzechem.
Leń to grzesznik. Taki sam grzesznik jak cudzołożnik, przetecznik czy ktoś inny. Leń, śmierdzący leń. Leży i on nic nie robi. Z czego żyje? Z renty. Brat wyklęty żyje z renty. Brat uraża, ja wiem. Bardzo dobrze. Coraz więcej ludzi z rent wychodzi. Przychodzą, świadectwo mi składają. Zdrowi ludzie renty mają. Zdrowi ludzie, na litość boską, rozumiecie? Młodzi ludzie zdrowi mają renty. I siedzą na tych rentach i mówią, Pan mnie dał rentę. Rentę ci Pan dał, no rentę Pan? Pan renty. Szok. I modlą się, chcą, żeby się o nich modlić. Kładź na mnie ręce, uzdrów mnie. I co miesiąc podpisuje w ZUS-ie, że jest chory. Że to jest w ogóle, rozumiesz, co to jest za historia? Połóż na mnie ręce, a co miesiąc podpisuje w ZUS-ie, że jest chory. Że to jest w ogóle antywyznanie. Życie i śmierć jest w mocy twojego długopisu w ZUS-ie. Rozumiesz? Takie nowe przykazanie. Takie sobie zrobimy. Życie i śmierć jest w mocy długopisu. Dziesiąta rzecz to jest chciwość. Człowiek chciwy to człowiek, który nie będzie mógł funkcjonować w Bożym błogosławieństwie. Chciwość to jest chęć posiadania dla siebie. Rozumiecie? Chciwiec to jest bałwochwalca. Chciwiec to jest ktoś, kto sobie zrobił z pieniędzy bożka. Masz mieć dużo pieniędzy, ale pieniądz nie może być twoim Bogiem. Nie możesz się kłaniać temu. Dwunasta rzecz to jest niekorzystanie z łaski, czyli działanie na zasadach naturalnych. Ludzie myślą, że to naturalnie wszystko mamy zrobić. I dlatego myślą sobie, że... Zaraz o tym powiem. To jedenasty, zaraz powiem, ale powiem najpierw o tym. To uznajmy, że to jest jedenasty. Niekorzystanie z łaski, bo to jest bardzo ważne, to jest chodzenie we własnych umiejętnościach, że ja tylko tyle potrafię. Każdy z nas do jakiegoś momentu potrafi coś w sposób naturalny. I od momentu, kiedy ty coś już przestajesz potrafić, to tam się zaczyna element łaski. Rozumiesz? Czyli ty nie możesz sięgać tylko po to, co ty potrafisz. Bo tak robi świat. Musisz sięgać dalej. I teraz ten zamieniony dwunasty, czyli złe gospodarowanie finansami, czyli problemy z priorytetami. Ja przyglądam się wielu chrześcijanom, co oni robią z pieniędzmi. Pożyczają pieniądze na prawo i lewo. Na przykład. Ja mówię, oddają ci ludzie te pieniądze? Nie, bo jest napisane, pożyczajcie się i nie spodziewajcie się zwrotu. Uuu, kolego. To taki numer jest. Ja na przykład nie pożyczam pieniędzy. Bardzo rzadko komuś pożyczam pieniądze. Dlaczego ja bardzo rzadko pożyczam pieniądze w ogóle? Bo zazwyczaj wychodzą z tego duże problemy. Rzadko kto w ogóle odda pieniądze w kościele. Nie wiedział o tym? Że pożyczyć potrafi każdy. Oddać tylko niektórzy. I powiem wam, co towarzyszy temu, że się nie oddaje pieniędzy. Człowiek znika z twojego życia. Pożyczysz mu, proszę ciebie, 1000 złotych, on 1000 złotych nie odda i zniknie z życia. Straciłeś brata. Nigdy się do ciebie nie odezwie, zaznaczam słowo nigdy. On nigdy się nie odezwie, przez 1000 złotych. Tak, chcesz stracić przyjaciela, pożyczysz mu pieniądze. Jeżeli już mam coś komuś, to dam mu te pieniądze. I to oznacza nie spodziewać się zwrotu. Ja się w ogóle w środku rozstaję z tym pieniędzmi, rozumiesz? Daję. I jeszcze potem informuję człowieka po pewnym czasie, ty ja ci dałem, spokojnie, wiesz, wyluzuj. Bo już widzę, w ogóle wiesz, o co chodzi, że ciśnienie przy ciebie, wiesz, milion na milion. Ja mówię, luzik. Bardzo rzadko to robię. Bo wiem, że to nie działa. Ludzie nie mają żadnych skrupułów w kościele. Pożyczą od ciebie samochód, to dadzą ci bez paliwa. A co go to obchodzi? Wziął z pełnym bakiem, oddał z pustym bakiem. To nie jest problem dla niego. To jest brat. Brat. Pamiętajcie, że jesteśmy kościołem progresywnym. Tutaj można od brata dostać w nos. W miłości.
normalnie w miłości może ktoś ci złamać nosek. Według prawa Starego Testamentu, no dla grzeszników jest tam jest napisane. Oko za oko, cios za bak. Ja coś wam powiem. Ja będę mówił dalej o służbie. Wiecie w ogóle, co definiuje naszą służbę? To, o czym mówiła niedawno moja żona. Wysoki standard jakości życia. Ludzie w ogóle źle gospodarują finansami. Rozdają pieniądze na prawo i lewo. Robią rzeczy wszyscy wszystkim za darmo. Ja mówię, dlaczego robicie dla siebie rzeczy za darmo? Dlaczego przyjmujecie od siebie rzeczy? Wiecie, komu się robi rzeczy za darmo? Komuś, kogo na coś nie stać. Nie stać kogoś. To się tak pomaga świętym. Ale jak świętego stać? Rozumiesz? To po prostu weź od niego kasę. Nie rozumiem, przecież to jest to takie w ogóle... Umów się. Idziesz komuś malować mieszkanie, kogo na to stać, pręciekiem, możesz mu grzecznie policzyć taniej. A on, jak jest mądry, to nie powinien od ciebie przyjąć malowania za darmo, ponieważ on ma cash. Chyba, że się razem na to umówicie. Chyba, że powiesz do niego, słuchaj, ja ci tych pieniędzy nie będę płacił, ty możesz mi zrobić za darmo, a te pieniądze przeznaczymy na królestwo. Halleluja! To są inne układy. Ale nie układy na zasadach, które wiemy, że cokolwiek się robi, teraz robimy sobie wszystko wszyscy za darmo. Nie robimy sobie za darmo. To nie tak działa. My się musimy wspólnie uczyć siebie. Życie kładziemy, ale życie to się kładzie za kogoś, kto potrzebuje. Amen? A nie za kogoś, kto nie potrzebuje. Jak masz pieniądze, to niech ci do głowy nie przyjdzie przyjmować od ludzi rzeczy za darmo. Jak można takie rzeczy robić? To jest złe. A potem nie mam pieniędzy. Ja mówię, bo żeś rozdał. Tylko rzecz krzywo żeś rozdał. Jakbyś rozdał tym, co trzeba, by było dobrze, a ty krzywo rozdałeś. Rozumiecie? To jest to. Posłuchajcie, coś wam powiem. Ostatnio badałem sobie najbardziej zdepresjonowanych w ogóle ludzi na świecie. Okazuje się, że, i to jeżeli chodzi o grupy społeczne, najbardziej zdepresjonowaną grupą społeczną na świecie są muzułmanie. Na drugim miejscu są ewangeliczni chrześcijanie. Ja byłem w szoku. To faktycznie są badania z lat 70. Ja może, no dobrze, dzisiaj niech to się poprawiło te 15-20%. Tak? Zasadniczo jesteśmy na szarym końcu. Wiecie dlaczego? Bo taka panuje chora mentalność w różnych dziedzinach życia. Tu się w ogóle nie bierze pod uwagę poważnych rzeczy wielokrotnie, bo my żyjemy z łaski. My żyjemy z łaski, teraz nie ma żadnego problemu, pro ciebie wszystko mnie się należy, wszystko jest za darmo. A tamten brat to jest taki, że on taki jest w ogóle ho, 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 rozdaje pieniądze, to się tam podłączę, pro ciebie z trąbą i będę czerpał. Jak możesz czerpać? Jakim prawem czerpiesz? Przecież on jest w ogóle nieświadomy, że krzywo działa w finansach, a ty jesteś chciwy. Rozumiecie? Zobaczcie, wiecie, co wam pokazuje? To, co Jezus pokazywał. Dlatego Jezus tak dużo o pieniądzach mówi, bo pieniędzmi można, przez pieniądze można pokazać całe parametry funkcjonowania ludzkich dusz. Wiecie, co pieniądze robią, jak one są w ogóle, jak one pokazują? Wszystko to przodu pokazują. Następną rzeczą to jest zły język. Ludzie nie mają pieniędzy, bo źle mówią. W ogóle nie mówią o sobie jako bogatych, nie mówią o sobie jako majętnych, nie mówią o sobie, że oni są w stanie rzeczy robić, tylko cały czas podważają, mówią, jak mi się uda, jak wyjdzie, jak Pan da, tak będzie. Ja nie czekam na to, jak Pan da, bo ja wiem, jak będzie. To ja ustanawiam swoim językiem, tak? To ja błogosławieństwo ustanawiam swoim językiem. Ono jest mi dane, a ja go uwalniam swoim językiem. Następna rzecz to jest poruszanie się poza objawieniem. Ludzie, którzy przyjmują te nauczanie, o którym do was teraz mówię, myślą, aha, to teraz za cokolwiek się wezmę, każda sprawa, to na pewno na niej zarobię. Zawsze poruszasz się w objawieniu. Bo tu nie chodzi, żeby zarobić, tylko żeby trafić w rzecz najlepszą. Wszędzie gdzieś coś zarobisz. Nad każdą wodą będziesz siał i coś ci wyrośnie.
Tylko że w jednym miejscu wyrośnie 5 kłosów, a w drugim 500 kłosów. I trzeba teraz przyjąć w objawieniu, gdzie te 500 ma rosnąć. Bo pewnie, że gdziekolwiek zasiejesz, tam wyrośnie. Ja wiem. Nie musimy się też skupić. Wiecie, niektórzy też się tak bardzo skupiają, że tylko jakaś jedna rzecz. Ja mówię, nieprawda, że jedna rzecz. Jest wiele rzeczy, gdzie jesteś w stanie się wzbogacać. Tylko poruszaj się w objawieniu. Stąd się kłania ustawiczne przebywanie z Bogiem, tak? I słuchanie tego, co mówi Bóg. Bo niekoniecznie rzecz, która jest dobra dla tego człowieka, będzie dobra tak samo dla drugiego człowieka. Ten człowiek będzie miał 500 głosów, drugi człowiek będzie miał 50. Dlaczego? Bo to nie jest jego objawienie. Czy będzie mógł z tego żyć? Będzie mógł żyć z tych 50 głosów, ale nie tak jak ten, co ma 500. A tu chodzi, żeby on znalazł coś, tak, co znalazł kiedyś ten człowiek, czyli te miejsce 500 głosów. Objawienie. I ostatnim takim problemem to jest przełożenie miłości z dawcy na dar. Czyli przełożenie miłości, tak? Ukierunkowanie miłości nie na Boga, tylko na to, co On daje. Kochamy Boga, bo On daje. No nie, no kochamy Boga, bo Bóg jest. Ile byś w życiu nie miał, jak majętnym człowiekiem byś nie był, tak? To Twoja miłość jest ukierunkowana na osobę Boga, a nie na to, co Bóg daje. Pamiętaj, że dawanie sądzi Twoje posiadanie tak naprawdę. Takim, jakim dawcą się będziesz stawał, tak? Taki sąd będziesz uwalniał na swoje posiadanie. Takim, jakim dawcą się będziesz stawał. Bo im bardziej idziesz do przodu, jesteś człowiekiem bardziej świadomym, a w związku z tym bardziej majętnym, tym bardziej masz się stawać miłosnym dawcą. Podstawą siewu jest siew w Królestwo Boże. Siej zawsze w życie, tam gdzie jest życie. Nigdy nie siej w śmierć. Nie siej w śmierć. Nie siej gdziekolwiek. Nie ma, że siejesz gdziekolwiek, siej w życie. Istnieje zasada, co siejesz, to zbierzesz. Tak jest z pieniędzmi. Pieniądze nasze wkładamy w miejsce życia, tam gdzie jest życie. Tam gdzie Ty odbierasz życie. Rozumiesz? Ty jesteś sam sobie informatorem, gdzie Ty życie odbierasz. Ty jesteś sam sobie informatorem. Siej w Twój dom. My uczymy ludzi, że budujemy dom. Siej w dom. Bądź siewcą w dom. Poznawaj ten dom i siej w dom, bo tak to się robi. Siej też w swoją służbę. Twoja służba musi być przez Ciebie zasilona. Rozumiesz? A więc stawiasz sobie priorytety. Sieje w życie. Po drugie, sieje w mój dom, tam gdzie się karmię. Po trzecie, sieje w swoją służbę. Tak to sobie ustawiasz w środku. I oczywiście siejesz tam, gdzie indywidualnie objawi Cię Bóg, ale to jest czwarta przestrzeń. Bo Bóg na różnych odcinkach rzeczy Ci powie. Powie Ci, zasiej pieniądze tam, zasiej tam, daj tu, daj tam. Rozumiesz? Była taka sytuacja, że Bóg kiedyś do mnie powiedział, abym wysłał człowiekowi pieniądze, który na pewnym odcinku, człowiek ten zasadniczo przeczy temu, co my robimy. Ale miał taki odcinek swojego życia, to jest publicysta, publikuje pewne rzeczy. Ale miał taki odcinek swojego życia, gdzie publikował rzeczy bardzo wartościowe. Ja w ogóle słucham Boga i na modlitwie w ogóle Bóg do niego mówi, zasiej w jego służbę, bo on za te pieniądze zrobi jeszcze więcej na tym odcinku tych pożytecznych rzeczy. Jeszcze zrobi, tam chodziło o tłumaczenie głoszeń. Ja tam zasiałem mu te pieniądze. Potem znowu chciałem mu zasiać, a Duch Święty do niego mówi, już mu nie siej, bo już mu się skończyło. On już teraz, i słuchajcie, od tamtej pory już nigdy nie zrobił niczego pożytecznego. Przynajmniej na razie, może znowu będzie miał jakiś zaskok. Myślę, że on ma dwobiegunówkę.
Tak myślę, że jest dzisiaj na takim biegunie, gdzie w ogóle sieje zamęt, tak? A był w takim momencie, że było na takim biegunie, to siał życie. A więc robisz, siejesz tam, gdzie Bóg indywidualnie ci pokaże. Ale Bóg indywidualnie ci będzie pokazywał dopiero po tych trzech przestrzeniach. Życie, dom, twoja służba. Jeżeli chcesz sobie podzielić formułę siania, tak? To podziel ją sobie według Bożych standardów, bo one są najlepsze. Ja mam tak podzielone te rzeczy. Ja mam rzeczy podzielone na dziesięciny, daniny i ofiary. I ja tak żyję i funkcjonuję. Rozumiecie? Z moich dochodów, które mam, tak? Zawsze 10% jest odliczane na służbę Bożą. Ja tak mam. Przynajmniej, czyli od 10 idę w górę. 10% jest dla mnie, to jest podstawa. Dlaczego? Bo to jest zdrowe. Ja to rozpoznałem jako rzecz zdrową. Nie obowiązują prawa dzisiaj. W kościołach się uczy o prawach, dziesięcin, ty musisz, ty nie musisz. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, jak pragmatycznie działać. 10% to jest coś, tak? Co jest absolutną podstawą dla mnie, żeby siać pieniądze w Królestwo Boże. I od tego wyżej. Potem są daniny, czyli więcej niż te 10%. Więcej, powiedzmy, czy te 20, bo zależy jak ja sieję, ale więcej już. Jeżeli ja w tym miesiącu 20% zasiałem w Królestwo, to ja od tego szukam, co ja mogę dać dalej. A potem są ofiary, każdy cel, do którego pobudzi cię Bóg. Ludzie się boją takiej formuły, ale dziesięciny, daniny i ofiary to jest bardzo zdrowa rzecz. Bo to sobie łatwo możesz wszystko podzielić. Jak dysponować finansami na co dzień? Przede wszystkim bardzo was proszę, płaćcie te ZUSy i płaćcie podatki. Bo was, kurczę, będą ścigać. Kombinujcie ile możecie. Radźcie się dobrych księgowych i ludzi, którzy są związani z finansami, tak? Patrzcie, jak z tego wszystkiego dać jak najmniej. Uczcie się, jeżeli macie firmy, odpowiednio funkcjonować w kosztach. Rozumiecie? Ja kiedyś, mi pewne rzeczy Bóg zostawił z tamtego życia. Kiedyś prowadziłem działalność. No może nie ja, no dobrze. Załóżmy, że nie zarządzałem tą działalnością. I ta działalność potrzebowała kosztów. My wszystkich naszych robotników, ilu ich tam mieliśmy, ubieraliśmy w Nike, w Adidasie. A kto ci powiedział, że twoje robotnicy nie mogą chodzić w Nike'ach? Mogą! I takie dokumenty szły do urzędu skarbowego. Rozumiecie? Chodzi o to, że bądźcie w tym mądrzy, ale na pułapie prawa, w którym żyjecie, bo będą was ścigać. Nie myślcie sobie, że będąc Bogiem, wykpicie się od tego ZUS-u i od tego Bożego Urzędu Skarbowego. Nie wykpicie się, bo żyjecie w tym kraju, no. W tym bezbożnym kraju są takie bezbożne instytucje. I te słowo, mieszkaj w kraju, dbaj o wierność, to o to w ogóle chodzi. Zrób tak, żeby te instytucje się nie ścigały. Więc jeśli zarabiasz pieniądze, to odprowadzaj w odpowiednim czasie ZUS, tak? I płać podatki. Jeszcze raz mówię, bierz mądrość, korzystaj też z tego, co jacy są ludzie w kościele. Są ludzie, którzy naprawdę wiedzą o wiele więcej niż ty i ja. Trzeba z nimi porozmawiać, przyjść, bracie, siostro, jak tutaj w ogóle walić te w ogóle rzeczy, no, wrogi. Naucz mnie, pomóż. On ci pomoże, bo on jest tym dobry. Potem, kiedy masz te rzeczy załatwione, tak? Opłać swoje rachunki. Proszę was, nie róbcie sobie długów na poziomie rachunków. Opłaćcie rachunki. Te podstawowe rzeczy, niech one będą popłacane. Rozumiesz? Po prostu. Potem zbieraj dziesięcinę. Następnym miejscem to jest Kościół.
Rozumiesz? To jest następne miejsce. Kiedy ty zapłacisz ten ZUS, zapłacisz ten urząd skarbowy i kiedy ty zapłacisz rachunki podstawowe. Rozumiesz? Z całości twoich dochodów oddysz tą dziesięcinę, ale ty ją dawaj dopiero wtedy, kiedy ty zapłacisz ten ZUS, urząd skarbowy i kiedy ty zapłacisz w ogóle te rachunki. Żebyś też wiedział, jak, na czym ty stoisz. Rozumiesz, o co chodzi? Odbyć ją z całości, ale w trzeciej kolejności dopiero ją oddaj do kościoła, żebyś widział, na czym stoisz. Po czwarte, inwestuj w rozwój osobisty. Bardzo cię proszę. Inwestuj w rozwój osobisty. Jeżeli potrzebujesz czegoś, co będzie stymulowało twój rozwój, to nabądź. Miej pieniądze, żeby kupić sobie książkę. Miej w ogóle, rozumiesz, bądź człowiekiem, który się rozwija. Miej pieniądze, żeby iść na kurs, żeby się uczyć dalej. Tak? Następnie są daniny i są dopiero ofiary. To tak wygląda. To nie ma czegoś takiego. Ja już widziałem różnych ludzi. Ja widziałem ludzi, którzy potrafili się wypustaczyć dla kościoła, tak? A potem nie mieli z czego żyć. To jest taki jeden biegun. Pomyśleli, Pan mnie zaopatrzy. No i było cholera trudno. Się Pan spóźnił. A jest inny kaliber taki. Inny jest kaliber taki, którzy jak im coś zostanie, to oni przynoszą do kościoła. To następny. To jest grupa chciwców. To ekipa, proszę Ciebie, pod innym duchem. Tamta pod duchem głupoty działa, ta pod duchem chciwości. Rozumiecie? A tu trzeba w ogóle w mądrości to wszystko robić. Kiedy ty w mądrości to wszystko robisz, tak? To wzrastasz i się rozwijasz. Ale to musi być w mądrości robione. Otwarte serce i jasna głowa. Wiecie, mówię wam o tym, żebyście rozumieli, jak to działa w ogóle. Bądźcie mędrcami, bądźcie dawcami, bądźcie ludźmi rozwoju. Bądźcie też ludźmi prawości Bożej, jeżeli chodzi o finanse. Weźcie sobie w ogóle takie coś, będę człowiekiem prawym, jeśli chodzi o finanse. Nie będę okradał brata czy siostry, nie będę wykorzystywał ludzi finansowo, nie będę takich rzeczy robił. Ucz się też rozmawiać z tymi mchami i porostami mądrze, co się wokół ciebie kręcą. Podejdź, usiądź, powiedz, bracie mchu, zauważam, że od pewnego czasu kręcisz się koło mnie. Wiem, że chodzi o moje finanse. Tak coś czuję przez skórę. Zachęcam cię, żebyś pokutował z tego. W ogóle bądź normalny dla mnie. Rozumiesz? Nie cukruj mi po prostu, wiesz, i nie patrz na mnie słodko, tak? Masz problem? Powiedz mi o nim. Chcesz, żeby ci pomóc? Zadziałaj, tak? Ale nie udawaj, tak? No wiesz, niepotrzebne mi te 100 zł. No wiesz. Nie! Powiedz, potrzebuję. Mam potrzebę. Rozpoznawaj też to wszystko. Módlcie się o mądrość. Przyjmujcie ją ze swojego ducha, jeżeli chodzi o sferę finansową. Rozwalajcie systemy chciwości. Bądźcie mądrymi dawcami. Szukajcie też partnerów, którzy będą współdziałać w waszym rozwoju finansowym. Szukajcie partnerów. Musicie zrozumieć, że w kościele ludzie łączyć się mają ze sobą. Również na pułapie finansowym. Jeden już coś ma. Drugi może do tego się podłączyć i mogą razem mieć. Często jest tak, że jeden ma pomysł, a drugi ma pieniądze. W ogóle rozumiecie, jak to się też łączy? Jeden ma koncepcję finansową, a inny po prostu ma pieniądze. Ten z koncepcją przychodzi i mówi, słuchaj, mam koncepcję. Czy ty w ogóle jesteś w stanie zainwestować w to? Czy jesteś w stanie to zrobić? W ogóle nie pójdzie się takich rzeczy. Módlcie się też razem potem w ogóle, jak zadziałać w tym temacie. Jeżeli my będziemy, jako wspólnota, tak, prawidłowo funkcjonowali finansowo, to zdobędziemy dużo, dużo, dużo więcej. Rozumiecie?
Ja wierzę, że pieniądze do kościoła przychodzą z kościoła. One się nie pojawiają skądś. My możemy różne rzeczy robić w przyszłości. Tak? Projekty, różne rzeczy finansowe ściągać jak najbardziej, to jest wszystko możliwe. Oczywiście to wszystko ma granice. Bo wiele dzisiaj struktur chrześcijańskich się zagalopowało. Była kiedyś taka super formacja w ogóle w Polsce, która zajmowała się bezdomnymi i zajmowała się w ogóle uzależnionymi i tak dalej. Ale przyszły fajne czasy obecne i państwo zaczęło mieć bardzo dużo różnych pomysłów na finansowanie takich instytucji. I te chrześcijańskie instytucje po to sięgnęły. Tak? I na przykład zaczęły dostawać pieniądze od państwa na to, żeby pomagać biednym, pomagać uzależnionym. Ale łącznie z tym przyszły dyrektywy. I na przykład trzeba było zrobić palarnię na terenach ośrodków. No bo trzeba. Przecież nie możemy dyskryminować tych, co palą. Do tej pory człowiek przychodził tam, tak? Przekraczał bramę i miał powiedziane przez lidera, tu się nie pali. Ale ja palę, to przestałeś. Tam bardzo szybka ingerencja Boża była. 15 sekund przestawali palić za bramą po prostu człowieku tam. Ale jak zaczęły być brane pieniądze z państwa, to przyjechali inspektorzy, powiedzieli, nie, no musi być palarnia, no bo jak, to trzeba jarać. Rozumiecie? Kazali im pozatrudniać, proszę ciebie, wykwalifikowanych świeckich terapeutów. Wcześniej byli terapeuci chrześcijańscy i była codziennie modlitwa. Potem powiedziano, już nie wolno ludzi, nie wolno ludziom nakazywać, żeby przychodzili na spotkania. O, no jak to? A może oni nie chcą brać udziału w państwa mszach? A wcześniej to nie było, czy chcą, czy nie chcą, przecież jest spotkanie, jest nabożeństwo, uwielbienie, równa godzina, dziękuję uprzejmie, inaczej wylatujesz za bramę człowieku. I koniec, i przychodzili, i namaszczenie im co? Usługiwało. Usługiwało im namaszczenie. Ale przyszły pieniądze ze świata i dziękuję uprzejmie. Już nam szczęście nie prowadzi na siebie. Pieniądze w kościele są z kościoła. Rozumiecie? Każdy z was jest predysponowany do tego, żeby być majętnym człowiekiem. A jeżeli jesteś człowiekiem, który jest powołany do pełnej służby w jakiejś dziedzinie, to w twoim życiu będą znajdować się ludzie, którzy będą finansować twoją służbę. Rozumiesz? Natomiast zasadniczo każdy człowiek w Królestwie jest powołany do tego, żeby być majętnym człowiekiem. I chciałbym, żebyście tą rzecz wzięli się do swojego serca, żebyście o tych rzeczach myśleli, żebyście nigdy nie uciekali przed prawidłowym rozwojem w sferze finansowej. Żebyście byli miłosnymi dawcami, ale jednocześnie, żebyście byli mędrcami w gospodarowaniu waszymi finansami. Żebyście wiedzieli, jak tym wszystkim macie zarządzić prawidłowo. Żebyście nie wykorzystywali jedni drugich i nie pasowali na jakichś małych grupkach ludzi, którzy posiadają pieniądze. Żebyście byli wobec ciebie szczerzy i uczciwi finansowo. Miłość twoja do drugiego człowieka niech będzie też miłością na pułapie finansów. Rozumiesz? Niech to będzie miłość na pułapie finansów. Wspomagajcie tych, którzy potrzebują wspomagania. Karćcie tych, którzy są mchami i porostami. Stymulujcie tych, którzy są opieszali. Nie roztrwaniajcie pieniędzy na prawo i na lewo. Siejcie w królestwo. Rozumiecie? W ten sposób funkcjonujcie. I będzie przychodził potężny profit. Potężny profit. Potężny, bo to obróci do ciebie w ogóle. Nie dlatego bądź dawcą, że to obróci, ale wiedz, że obróci. Bo co siejesz, to zbierzesz. Siejesz hojnie, zbierzesz hojnie. Rozumiesz? Hojnie. Nie byle jak. Nie po złodziejsku. Wiecie, w więzieniu mierzy się herbatę na takie pudełka od zapałek. Jak na przykład prosiłeś jakiegoś zgniłego recydywistę, żeby ci dał taką herbatę w ogóle w tym pudełku, to wiesz, jak on sypał cholera człowieku do tego, ci pokażę, bo teraz trzeba pokazać. To załóżmy było pudełko, to tu wkładał palec. Rozumiesz mnie? Kciuk, no pudełko jest jak kciuk.
I tak napierał. I był pełen. Recydywista tak robił, zgniły recydywista złodziej. Wyjął palec, to połowę spadło. I ci nasypał. Rozumiesz? Bo złodziej to jest charakter. To chciwość to siedzi tak głęboko w naturze człowieka. Ale wiecie co? Ja potem czytam w Biblii taki tekst, że co siejesz, to i zbierzesz. I tam dalej, tak dalej. Miarą natrzęsioną i obfitą. Ja w ogóle od razu zobaczyłem te pudełko od zapałek. Ja mówię, aha, to tu nie będzie tak, byle jak, Boże, tylko to będzie szczupkiem, szczupkiem. Te całe szczupkiem. Taką miarą Bóg daje tym, którzy są dawcami. Rozumiecie? Dlatego jest napisane, kielich mój przelewa się. Przelewa się mój kielich. Bóg to jest taki kelner, że on przychodzi, w ogóle ci leje, rozumiesz? To ci się wylewa z kielicha, on tam nie nalewa, żeby zostało, ale leje. Rozumiecie? Miałem ostatnio ciekawe spotkanie z kelnerem. Byliśmy z Agatą na randce przedwczoraj. I taki byłem radosny, siedzieliśmy przy stoliku, postanowiłem, kiedy przychodzi, ja tak postanowiłem go szybko poinformować, że jestem Iron Man. A on tak, dobrze. Następnego dnia mnie spotyka na śniadaniu. Dzień dobry, panie Ironmanie. Dzień dobry. No tak, kontakt z kelnerem, tak a propos. Kelner Boży to kelner, który nalewa tak, że kielich twój przelewa się. Rozumiesz? Kielich twój przelewa się. I taką miarą otrzymujesz zwrot, kiedy jesteś takim człowiekiem, o jakim dzisiaj tobie mówię. Tego rodzaju człowiekiem. Rozumiecie? W ten sposób.